To nasz autobusik. Cześć! Będziemy jechać tym autobusem. Loża Szyderców, proszę, o! Pani jakiś mróz tutaj czuje? Nie, żadnego. O. No to malutka przerwa w podróży, stacja Orlen. Kumara, co? To ja, Kumara. Że ja będę was prosił. O, ty Rosku, proszę. Brawo. Ostro. Dziękujemy. No to dojechaliśmy do Szkolskich Kurębek. Będziemy teraz na to wypożyczać buty, gogle, kijki. Proszę bardzo. Jest 7.33. Tak wyglądają ci, co wypożyczają. Pierwszy dzień jest do Harachowa. To uruchomiłem. Zwęczenie, proszę pamiętać o rozgrzewce. 10.30, wyjazd do Harachowa. Z tą burczystami w lewą stronę na piechotę. Jesteśmy w trójkę, właściwie w czwórkę, tylko Piotr się nie załapał. Nie załapałem, ale jest. Ale to się tylko da przesunąć, bo bym dorobić. Tak, to się załapie. O, jest, o. Jest Piotruś, proszę bardzo. A więc jedziemy sobie do góry, pozjeżdżaliśmy teraz na jakiej? Na niebieski, tak? Tak. Niebiesko-czerwonej. No, niebiesko-czerwonej, w Harachowie. No, niebiesko-czerwonej. Dwukolorowej. No niestety nie udało mi się tej trasy zjechać bezawaryjnie. Zawsze się... Albo podparłem, albo wywaliłem. No niestety. Nie wiem jak koledzy, koleżanko. Ja dzisiaj jedną, dwie gleby. Jedną przy zejściu z wyciągu, z kanapki, a drugą po drodze. A ja jedną. Jak pierdoła. A ja jedną. A jedną, tak? A ja razem z Piotrusiem przy zejściu z wyciągu. A, to było tak razem wspólnie, się umówiliście, tak. No, to się umówili chłopaki, dlatego tak. Robimy sobie selfie. Muszę powiedzieć, że Zbynek zapieprza jak młody kot. Nie no, tego nie mam mówić. No. Ale to jest ale dziękuję. Ale to jest prawda. Ale Piotr się rozkręci i będzie mnie ścigał, a ja nawet nie prześcigam. Pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie jest już po godzinie drugiej. Zjechaliśmy po pierwszej. Przepraszam, po pierwszej. W sumie trzy zjazdy nam się udało zrobić. Tak. Czy? Mogę powiedzieć, że razem z podjazdami mamy 9 km. Tak, tak. Tu jeszcze kolega Maciej. Proszę bardzo.
takie selfie sobie robimy. No. Także jest fajnie. Cyfrowe nówki. Wyczę, było widać, tak. I jest i Gosia. Tak, no nie wiem czy wiecie, ale Piotrek miał dzisiaj trochę przygody z żołądkiem. Tak. No i teraz już mu przychodzi, bo wszedł na stok. Tak. Poczuł się dobrze. Chociaż jeszcze bardzo kanciaście jeżdżę. To jest smutne, ale dobrze. Zdarzyło nam się teraz zjechać, trochę mnie no, na przykład nogi pieką, innym galareta się robi z nóg. Także jesteśmy szczęśliwi, że jeździ z nami Gosia. Dzięki temu możemy trochę odpocząć. I chyba to będzie nasz ostatni zjazd, jest po godzinie 15, jakoś tak. I się wybieramy na ostatni zjazd, potem zabieramy budki i idziemy coś gorącego sobie wypić. Na razie ośla łączka i orczyk. Tutaj Dominisia, tam Boba. Boba pomachaj. Dzięki.
Taki papa. Teraz zrobimy ostatni zjazd, bo już parę razy zjeżdżaliśmy, poćwiczymy. O, to z tej górki tutaj jest piękne. Pojedziemy na herbatę i batonik. A później pojedziemy może kanapą tam na górę i zjedziemy sobie o tam. Tu i tam na dół. Dobra, zobaczymy jak nam to wyjdzie. Obecnie jesteśmy w lokalu, tak jak zapowiadałem. Wziąłem sobie piwko. O, proszę. A tutaj jest grzaniec, Daria się chwali. Się nie mogłam znaleźć. Jakoś tak bum taki dzisiaj, że nie oszukałam. Będka widziała. Góra do góry. Krewa, tak? Spoko. Jest pięknie, cieplutko, fajnie, zmęczenie takie fajne, nogi jak z galarety, bosko. No to mamy dzisiaj drugi dzień, jest dzisiaj poniedziałek, jedziemy do Paseki. Pogoda jest wyśmienita, troszeczkę śnieżek pada. Idzie Daria. Jarek. Nie jedziesz? My idziemy na biegówki. A chcę na biegówki. Tu mamy Huberta. Aha, bo wyszło 1260, a pizza no, dzisiaj jest drugi dzień. Jak się czujesz, Hubert? Ja dobrze się czuję. To jeszcze raz, jeszcze raz. Rozmowa na tematy fekalne kulinarne, czyli kawka, te sprawy. Pełna procedura startowa. Kolega ubolewa, że nie, po prostu nie odbył procedury porannej i w związku z tym czuje pewien niepokój. Tak, ale nie było kawy, więc może nie będzie takiej potrzeby. Najpierw jeden próbny zjazd, a potem będę nagrywał zjazdy.
dzień drugi, paseki na Deezeru. Jedziemy sobie kanapą. Jest Gosia, jest Dominisia, jest Cyśka, no i jestem ja. Tak wygląda panorama. Jedziemy sobie tu na górę, a tutaj będziemy boczkiem zjeżdżać. Daria i Wojtek, jakby kto nie wiedział. Jesteśmy na dworze, przy okazji oglądamy Maję. Ona to sama widać. Zbudowała? Nie, sama nie, ale modernizację robi. No. Tu chcę zobaczyć, czy nie... Ja. No coraz lepiej to idzie. To trzeba wyciąć. To zdecydowanie.
dzisiaj trzeci dzień. Jedziemy do Tanwalskiego Szpiczaka. W nocy było minus 18, teraz jest już troszeczkę mniej, chyba minus 13-14. I takie pieski fajne dojechały, zaraz je pokażę. Autobus już prawie pełny, więc ja też się zbieram do autobusu. To na razie, hej. Witam, jeździmy sobie na razie tutaj. To jest taki orczyk, na którym zaczęliśmy. A teraz będziemy jechać na tym. Tu pięknie pracują armatki. Jedziemy sobie tu do góry i zjedziemy sobie tędy. Zaczynamy rejestrację wjazdu orczykiem talerzykowym na trasę niebieską, taką do połowy stoku. Tu się bardzo fajnie zjeżdża. Trzy talerzyki przede mną jest Buba. Zielony kombinezon, czerwony kask. I gdzieś tutaj po stoku też krąży Dominika. Może ją zobaczymy, jak będzie zjeżdżać, albo nie zobaczymy. Zbliżamy się do końca trasy orczyka i zaraz będziemy zjeżdżać. Buba już czeka na mnie. Jest tu też jakaś szkoła zleśna. Trzeba się teraz ubrać. Pomachaj. I jedziemy w dół. A, Buba już tutaj śmiga. Mam nadzieję, że będzie coś widać. Nie wiem, czy mnie słychać, bo muzyka strasznie mocno gra. Jesteśmy na górze. Widać za mną. Witamy na wyciągu kanapowym na Tanwalski Spiczak. Jest Cysia, jestem ja. Bubcia Błyskawica. Dominisia niestety, ale bolą ją nogi, została na dole przy parkingu na Spiczak drugi. Tak to ładnie wygląda wszystko dookoła. Będziemy wjeżdżać. Może i tędy zjeżdżać. Myśmy zjeżdżali tam, gdzie się kończy ten orczyk. I... Dobrze, spokojnie, kochanie. Bo to była niebieska trasa. To mi spadnie. I tam się bardzo fajnie jedzie, ale trzeba uważać. Tu jest wysoko, mamy trochę stracha. Więc do zobaczenia na górze. Jesteśmy na Tanwalskim Szpiczaku. Właściwie jestem sam. Wyszedłem właśnie z budynku. O, tego tutaj. Myślałem, że znajdę Bubę. Ale Buby nart już nie ma. Są tylko moje. Pojechała chyba z Agatką i z Jankiem i z ich rodzicami na dół. Czyli tam. I ja tam zaraz będę musiał zjechać. Więc do zobaczenia na dole, aby się udało. Na razie, pa pa.
słuchajcie, próbował mnie tutaj namówić, żebym się nagrał trasę od dołu. Trasę od dołu, idąc do góry. Chyba nie za... Nie spodobało to się. Nie, nie spodobało mi się. Wolę jednak jeździć w dół. No, celowo to robisz. Jakby co, to jesteśmy w chwili obecnej w lokalu, jemy sobie, pijemy. Tutaj. Kończymy już. Właściwie tak, już kończymy. Maciej sobie popija piwko, ja miałem kawkę, ciasto, Gosia też. Piotruś miał kawkę. Tak, także o, widać Piotrusia. Kapucino miał. O, kawkę cappuccino, tak. Ja jeszcze zupkę miałem, polewkę. A, właśnie, Maciej miał jeszcze zupkę. I dołączyli do nas Jacuś z Iwoną. Prosto otwiera. Przerwie, łączę się ponownie. Jestem znów na trasie niebieskiej numer 7 na górze Orczyka. Przed chwilą zjechałem stamtąd. To jest trasa czarna. Nie było innej możliwości, żeby się dostać tu z powrotem na ten parking, gdzie czeka autokar, bo inna trasa, która prowadziła w to samo miejsce, jest w tej chwili zamknięta. Wcześniej zjeżdżałem z góry trasą niebieską kilka razy, ale była oblodzona. Było niebezpiecznie, skręciłem na czerwoną, tam zaliczyłem dwa razy glebę, raz zgubiłem narty i kijek, drugi raz tylko się śniegu najadłem i de facto z tych wszystkich to ta czarna nie jest taka zła, a najbardziej się jej bałem. Teraz już do końca będę jeździł tutaj. Wracając z czarnej trasy, znalazłem po drodze, spotkałem Dominisię właśnie w tym miejscu, jak wyjeżdżała z wyciągu i już jesteśmy wszyscy razem i będziemy jeździć do końca. Dziękuję. To na tyle dzisiejszego dnia. Do zobaczenia jutro. Nadszedł dzisiaj dzień czwarty naszego wyjazdu. Jedziemy do Rokietnicy. Mieliśmy jechać do Jańskich Łaźni, ale jedziemy do Rokietnicy. Ja też zrobiłam kilka zdjęć piesą Husky i kilka zrobiłam Mary, która stoi na straży. I pozdrawiam. Do widzenia. We'll be right back.
odejdziemy, żeby im nie przeszkadzać. Dzień czwarty, jazdy na nartach. Dzisiaj jesteśmy... Gdzie jesteśmy? Pamiętacie? Na Jasnej Górze. Na Łysa Chora, tak? To jest Rokitnice. Przypomniałem sobie. Jest Dominisia, jest Bubcia, Błyskawica, jest tata. Tata Bubci, tata Dominisi. To jest ten ośrodek, w którym w zeszłym roku uszkodziłem sobie kolano, więzadło. Mam nadzieję, że w tym roku będzie lepiej. Mamy dostępną właściwie tylko jedną trasę niebieską, więc powinno być ok. Jedynka. Jedziemy sobie na górę teraz kanapami. Mamy numerek 99. Śliczny numerek. Jak dojedziemy na górę, to spróbujemy dokręcić resztę. Tymczasem do zobaczenia i do usłyszenia. No to jesteśmy na Łysej Górze. To jest to miejsce, gdzie w zeszłym roku rozwaliłem sobie kolano. Filmuję teraz kawałeczek, początek trasy numer 1 niebieskiej. Tu widzimy Cyśkę. I dalej będziemy jechać w śniegu, bo w tym roku niestety nie ma dobrej pogody.
Niestety dziewczyny mi uciekły. Jadą gdzieś tam z przodu, nie wiem dokładnie gdzie. Ja jadę z Asią, Zbyszkiem i z Wojtkiem. Do zobaczenia na górze. No to jesteśmy tutaj w barze na dole przy Łysej Chorze. Popijaliśmy sobie, my sobie kawkę wzięliśmy. Też kawkę? Ciepły napój. Ciepły napój, tak. Idziemy na wyciągu na Łysą Górę. Jest Buba. Heja. Jestem ja. Dominika nam niestety gdzieś wsiąknęła, więc jeździmy i szukamy cały czas. Dominika też sobie wzięła, tutaj ma herbatkę, granulki, tak? Uśmiech, Dominika. Ale wszyscy, których spotykamy, nikt jej nie widział. Spróbujemy wjechać, zobaczyć, może jest gdzieś na tej trasie niebieskiej z samej Łysej Góry. No, pogoda zacna, jak to mówi Piotr. Tak wygląda dojazd na ostatnią stację Łysej Góry, na samą górę. Nie wiadomo, czy to śnieg, czy to mgła, czy to chmury. Generalnie nic nie widać. Jest jeszcze Buba. I jestem ja. Także sobie dzisiaj pobuszowaliśmy, aczkolwiek pada śnieg, okulary marzną i nie widać aż tak bardzo dobrze, po czym się jedzie, a raczej na wyczucie się jedzie. O, jak widać. Wojtku, dziękuję, super jesteś. Zmrożone jest wszystko. Także musimy się starać na tych muldach, na śniegu zmrożonym, jechać ostrożnie. Ale dwie, parę upadków było, nie powiem, że nie. Prawda, Dominika? No. Zarełem śnieg tak, że przestałem widzieć cokolwiek. Myślałem, że wzrok straciłem. A to się okazało, że śnieg zalepił mi okulary. Ale w sumie jest dobrze. Kominek. Zamówiłem sobie bombardino, będzie jeszcze jedno, zobaczycie, jak to wygląda. Koniec na dzisiaj jest. Czas wrócić do autobusu. Wybieramy się dzisiaj nad... Gdzie my się wybieramy? Nie pamiętam. Gdzieś na jakieś baseny. Do Jeleni Góry oczywiście, ale nie pamiętam, jak się to nazywa, ten ośrodek tam. Nieważne, w każdym razie będzie, mam nadzieję, przyjemnie. Do 23 spędzimy czas. We'll be right back.
Thank you.